Cześć, to nie Polsat, a kanał Brykar Lego. To nie Wigilia, a początek listopada, ale to Kevin i Dom McAllisterów. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Premiery tego zestawu nie mogą się doczekać jak żadnej innej, ale w końcu jest. W końcu Dom McAllisterów ujrzał światło dzienne, w końcu ten zestaw trafił do sprzedaży. No i w końcu też trafił w moje ręce. Dzisiaj zajmę się składaniem tego zestawu, jego recenzją. Tego chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Dom McAllisterów, Kevin Sam w domu Home Alone, zestaw LEGO Ideas numer 21330. Elementów mamy prawie 4000, co stawia go mniej więcej na półce z placem zgromadzeń, także on wielkościowo też powinien być podobny. No a cena to 230 funtów, a w Polsce bodajże 1100 zł, także nie jest to zestaw tani, ale jak widać jest on duży, bo pudło jest naprawdę ogromne, a ja już nie mogę doczekać jego otwarcia. Na przodzie pudła oczywiście widzimy zdjęcie domu od przodu, plus van naszych mokrych bandytów, złodziei z Harrym i Marvem na czele, do tego stary Marley i domek na drzewie z tego co widzę, także no i oczywiście Kevin, główny aktor całego widowiska, a z tyłu mamy ten dom pokazany od środka, także z tego co widać będzie tutaj się sporo działo, jest tutaj sporo pokoi, sporo pomieszczeń i sporo scenek z filmu, które zostały tutaj pokazane w wersji LEGO. Także ja zabieram się już za otwieranie tego zestawu. Postaram się go delikatnie rozciąć, żeby oczywiście to pudełko przeżyło to otwarcie. Nie wiem, czy mi starczy miejsca na moim stole, który jest naprawdę, naprawdę mały. Ale postaram się to wysypać w taki sposób. Okej, pudło przeżyło. I ja już wam pokazuję co tu jest, bo tak, mamy tutaj sporą ilość paczek. Z tego co widziałem już tam gdzieś na opisie tego zestawu, jest ich chyba 25 ponumerowanych. No i do tego jeszcze drugie pudło z klockami, które też trzeba rozciąć. Całość prezentuje się tak. Jest tego naprawdę ogromna ilość. I do tego instrukcja z naklejkami, która jest naprawdę gruba. Taka mała encyklopedia. Będzie sporo układania z tego co widzę. Zajmie to ładnych parę godzin. No i tych paczek tego wszystkiego jest naprawdę ogromna ilość. Ja widzę się z wami już przed domem McAllisterów, kiedy będzie on złożony.
hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty airs, while the bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle hearts, pick up your feet. Jingle bell round the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell chime. Jingle bell chime. I hear a jingle bell chime. Jingle bell square. In the frosty air. One whole sleigh. Giddy up, morning time, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Thank you.
Ja jestem już z Wami z powrotem. Jest też dom McAllisterów, który zaraz Wam pokażę od środka. Opowiem Wam może troszkę o moich takich wrażeniach z układania tego seta. Zajęło mi to, nie wiem, około 6-7 godzin. Szło to dość sprawnie, muszę powiedzieć, jak na ilość klocków 4000. Szło to dość sprawnie. W timelapsie widzieliście też ręce mojej żony. Składaliśmy częściowo ten set razem, także troszkę to też może i przyspieszyło sprawę. No ale dobra, do rzeczy. Teraz zajmiemy się opowiadaniem już, co w tym zestawie siedzi. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale dla mojego pokolenia, dla pokolenia millennialsów, Kevin sam w domu to po prostu to jest coś, bez czego święta się nie mogą odbyć. Pomijając już oczywiście aspekt duchowy, aspekt religijny, ale poza tym święta bez Kevina, no to nie wiem, tak byście w Wigilię też nie jedli karpia, tak, nie wiem. No nie wiem, dla mnie tutaj wyprzedłem, tak rock and roll nie istnieje bez Elvisa Presleya, tak jak, nie wiem, Wielka Brytania bez Królowej i tak dalej. To jest po prostu coś, bez czego nie wyobrażamy sobie świąt, przynajmniej ja i moja żona. Zawsze następuje ten rytuał oglądania tego filmu, mimo że widzieliśmy go 100 milionów razy, ale zawsze wywołuje uśmiech na naszych twarzach. A teraz możemy na co dzień oglądać Kevina i cały ten dom w postaci zestawu Lego. I tak, może zacznijmy od samej instrukcji, bo układanie zaczyna się od otwarcia tej instrukcji i ta instrukcja ma bagatela 475 stron. To jest taka gruba kniga, prawie jak encyklopedia, a na jej froncie widzimy Battle Plan, czyli plan bitwy Kevina. I nie jest to oryginalny skan, porównywałem to właśnie z oryginalnym zdjęciem, rysunkiem z filmu. Nie jest on oryginalny, jest to przerysowana wersja i jest bardzo fajnie to odwzorowane. W zasadzie jest to wierna kopia, nawet jest tu ten błąd Christmas Ornaments. Jest to po prostu literówka tutaj taka, która została popełniona też przez Kevina. Błąd ortograficzny. Jedyna różnica to tutaj, jeśli widzicie, jest tu napisane Cars, czyli samochody. W oryginalnej wersji tam było Micro Machines. Także to jest jedyna różnica, jaką ja tutaj dostrzegłem. Nie wiem, czemu akurat to zostało zmienione, ale poza tym jest to wierna kopia. No ale teraz tak, wróćmy już do sedna sprawy i całe układanie poza instrukcją, jeśli już do niej dojdziemy, jeśli ją otworzymy, zaczynamy od tego vana. I tak, cokolwiek bym nie powiedział o tym secie, on mi się po prostu podoba, jest genialny i po prostu dla mnie to jest po prostu bomba taka, którą Lego wypuściło na rynek, która naprawdę będzie długo, długo przynosić im pieniądze. Ale ja lubię narzekać i nawet o tym secie będzie trochę narzekania, będzie dużo fajnych rzeczy, ale jest też kilka rzeczy, które mi się nie podobają. I zacznę od pierwszej, to jest ten van. Kurde, po prostu sorry za wyrażenie, ale można już się było bardziej postarać, bo ten dom naprawdę jest zrobiony świetnie. Nie ma tutaj zbyt wielu kompromisów, oczywiście trzeba było pójść na niektóre kompromisy ze względu na rozmiar tego domu, ale jak już wkładamy tyle trudów w zrobienie tego domu, tyle detali odwzorowujemy i tak dalej, no i wypuszczamy takiego vana, który po prostu nie przypomina niczym oprócz koloru, oprócz kolorem, to nie przypomina w zasadzie niczym tamtego Dodge Rama z Kevina. On bardziej mi przypomina samochód z filmu Głupi i Głupszy, albo no nie wiem, jakąś lodziarkę, czy coś w tym stylu. No, naprawdę można było zrobić to lepiej, naprawdę przy niewielkim nakładzie myślowym. No ale dobra, zostało to uproszczone przez Lego, zobaczmy co mamy w środku, a w środku mamy w zasadzie tylko taką skrzynię i kran, jakiś pucharek złoty. Także to są łupy naszych złodziei, czyli Harego i Marva. Jeśli ułożyliśmy vana, no to przejdźmy już teraz do minifigurek, bo od nich zazwyczaj zaczynamy recenzję każdego seta. W tym zestawie tych figurek jest 5 i figurki to oczywiście Kevin. Kevin ma szalik, ma czerwony sweterek, ma twarz taką, z uśmiechniętą z włosami. No i oczywiście jest też wersja z drugiej strony, w której możemy odwzorować słynną scenę przed lustrem z wodą kolońską.
I do tego, do Kevina dostajemy jeszcze, oprócz szalika, dostajemy czapkę zimową, w której też on sobie pomykał po domku i na zewnątrz domu przede wszystkim. Poza Kevinem mamy mamę Kevina, Kate. Fajne ubranko, fajna fryzurka, fajna minka i ona też ma drugą jeszcze minkę tutaj z tyłu, taką przerażoną. Czyli to jest scena, jeśli ona się, kiedy ona się budzi rano i kiedy wykrzykuje słynne Kevin w samolocie. Poza tym mamy dwóch złodziei, oczywiście Harego i Marva. I ciekawa sprawa, już poza samymi twarzami i odzorowaniem ubrań i tak dalej, te figurki są genialne, po prostu dla mnie chyba to są dwie najlepsze figurki w tym zestawie, zostały zrobione świetnie. Harry ma tutaj nawet złotego zęba, Marv ma fajne pejsy, fajne pekasy, fajną fryzurę, no i najlepsza sprawa to ta druga alternatywna mina z odbitym żelazkiem, także naprawdę świetnie, świetnie to zostało zrobione. I poza jeszcze tymi figurkami mamy starego Marleya. Także to jest taki dodatek, który w zasadzie on tutaj niewiele robi w tym zestawie, ale fajnie, że jest. To jest kolejna minifigurka. Ale co jest ciekawe w tych minifigurkach, ja nie wiem, może coś przeoczyłem, może w tych poprzednich setach tego nie widziałem, ale zazwyczaj krótkie nóżki, które ma i Kevin, i które ma Harry, zazwyczaj są niezginane, a w tym zestawie te małe nóżki są zginane. To są normalne nóżki z Lego, tyle że krótsze, co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo mnie to cieszy, że Lego w końcu do tego doszło. Także to jest świetna sprawa. Na początku, jak oglądałem ten set i widziałem te figurki, mówiłem sobie, że to jednak jest chyba niefajna sprawa, że one będą krótkie, te nóżki, ale teraz już zmieniłem zdanie, bo one się zginają i to naprawdę poprawia całość niesamowicie. Do tych minifigurek jeszcze do Harego dostajemy oczywiście czapkę policjanta. Szkoda, że nie dostajemy też stroju policjanta, bo to by troszkę by to też poprawiło coś. Mogą się znajdować na przykład w wannie ten strój. Też by to dało radę. No i do tego jeszcze mamy sanki, na których Kevin zjeżdżał oczywiście ze schodów. To tyle z takiego wstępu z minifigurek, a teraz już przejdźmy naprawdę do tego, co jest w środku, bo dom jest naprawdę świetny. Oczywiście jest to wersja troszkę pomniejszona, ten dom powinien mieć jeszcze okiennice z lewej, z prawej, on powinien być teoretycznie troszkę szerszy. No ale coś kosztem czegoś, no tu już trzeba było pójść troszkę na kompromis względem rozmiaru i zostało to napakowane klockami w środku, całkiem fajnie to wygląda i już Wam to pokazuję. Przede wszystkim co mi się nie podoba, to, że nie mamy baseplate'a, nie jest to na żadnym baseplate'cie, jest to zbudowane w zasadzie na brykach od spodu, takich grubych 2x4, 2x6 i jest to w zasadzie puste od spodu, poza tym przodem, gdzie mamy takie białe plate'y. Reszta jest w zasadzie pusta pod spodem, także to jest troszkę na minus, ale tego nie widać, także jest ok. Z przodu mamy mnóstwo lampek, oświetlenia, stroiki, stroik na drzwiach, minifigurka oczywiście, która została przewrócona przez dostawcę pizzy, schody ośnieżone i oczywiście klamka rozgrzana do czerwoności już, która czeka na Harego, żeby w zasadzie ją tylko dotknął i się oparzył. Całość domu prezentuje się fajnie. Jest to godne odwzorowanie tego, co można było zobaczyć w filmie. I jest to też niewielka różnica względem tego, co ukazało się w oryginalnym zestawie Ideas, w tym pomyśle Oleksija Storozuka bodajże, z tego co pamiętam jego nazwisko. Nie są tutaj te różnice takie wielkie, ale wielka jest różnica pod względem tego, jak ten dom się otwiera. Przede wszystkim to mi się tutaj najbardziej podoba, bo tamten oryginalny zestaw Ideas, on się otwierał w zasadzie ta 1/3 domku w lewo, druga 1/3 z tej strony też się otwierała w prawo i to był taki przekrój w zasadzie domu. Tutaj mamy to rozwiązane całkiem inaczej, bo poza tym, że możemy ściągać różne kondygnacje, to możemy sobie otworzyć wszystko w ten sposób. To jest po prostu bajer, którego chyba w zestawach, nie wiem czy
bodajże chyba z Ghostbusters ta remiza tak się otwierała z tego Gsokerzy. Ja nie wiem, nie mam tego zestawu, ale chyba ta remiza tam się tak podobnie otwierała. Tutaj mamy po prostu całość jak na tacy, jak na dłoni i to wygląda po prostu genialnie, że można to zobaczyć cała od środka bez rozkładania tego. Ale dobra, przejdźmy już do całości od środka i ja ściągnę, bo ściągnę tą górę i ściągnę i drugie piętro też, bo to się fajnie rozkłada. I pokażę Wam to po kolei. Zaczniemy od dołu. Także ściągniemy to w ten sposób. O, i będzie fajnie wszystko widać. Okej. Oczywiście wejście, jak już wspomniałem, z czerwoną klamką. Fajna tutaj jest wycieraczka z M, czyli McAllister, który nam to sugeruje. No i co? Zaczniemy może od lewej strony. W lewej stronie znajduje się salon z choinką w rogu, z prezentami porozrzucanymi, także bibelotami, różnymi autami i tak dalej, czekającymi już na Harry'ego i Marva, żeby tylko w nie wdepnęli. Ponadto mamy fajny fotel, na którym Kevin jadł lody. Jest tutaj łycha do tych lodów. No i najfajniejsza sprawa to ta kolejka tutaj, która nam się obraca wraz z Michaelem Jordanem, z tym zwyciętym z dykty. Fajna sprawa, tutaj mamy Bricks i nie Bulls zamiast Chicago Bulls, także to też troszkę takiej pomysłowości ze strony Lego. No i pod choinką mamy też zestaw z Kevinem sam w domu, także też troszkę tutaj nawiązanie właśnie Lego nawiązuje samo do siebie. Po lewej mała szafka i naprzeciwko kominek z dwoma skarpetkami. Wygląda to całkiem, a najlepszą sprawą jest to, że tutaj mamy takie pokrętło i możemy sobie tą kolejką kręcić. A jeśli kręcimy tą kolejką, kręci się również nam i tutaj ten gramofon z tą peruką i z tym manekinem. Wygląda to naprawdę świetnie. I przejdźmy właśnie już od razu do drugiej strony, czyli do jadalni. W jadalni mamy stół z czterema krzesłami. W rogu fajny, tutaj jest zegar. No i wentylator, który będzie rozmuchiwał pióra na głowę Harry'ego. Na stole oczywiście mac and cheese, czyli makaron z serem, ulubione danie Kevina. I w tym zestawie, co mnie urzekło najbardziej, to chyba wszystkie meble w tym zestawie. Wszystkie takie elementy wyposażenia domu, one są zrobione bardzo fajnie, z jednym wyjątkiem. Jedynym wyjątkiem są te meble tutaj w tej jadalni, czyli te krzesła. One się bardzo łatwo przewracają. Nie ma możliwości, żeby je jakoś usadowić, po prostu one muszą być na tych tajlach i one jeżdżą po prostu w każdą stronę, wywracają się i to jest niefajne. Są one może ciekawie zrobione, ale bardzo niepraktyczne, także to mi się jedynie nie podoba, jeśli chodzi o meble. Tam w oddali jeszcze widzicie kuchnię, w której Kevin również czekał na Harry'ego i Marva. Ja ściągnę Wam właśnie ten dach i zobaczymy tą kuchnię od środka. Kuchnia jest zrobiona naprawdę super, naprawdę to wygląda tak jak w filmie, można powiedzieć. Jest tutaj wejście z takimi drzwiami z klapką. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy Lego wydało właśnie takie drzwi w takiej wersji. Bardzo fajnie to wygląda. Do tego mamy palnik, który już czeka na głowę Harry'ego. I po prawej widzimy telewizor, oczywiście z wiadomym filmem, mikrofalówka. Jedno pudełko z pizzą, drugie pudełko z pizzą, w dodatku otwarte. I lodówka. Lodówka to jest chyba kolejna rzecz, która troszkę mi się nie podoba, bo została bardzo uproszczona. Jest tutaj duży cień, który rzucam, ale postaram się Wam to jakoś pokazać bez cienia. Lodówka może jest i fajna z zewnątrz, ale niestety troszkę tutaj zostało to wszystko uproszczone, bo jak widzicie już tak wypadają nam wszystkie pudełka z mac and cheese w środku w lodówce i ta lodówka jest brązowa w środku i to jest naprawdę niefajne, to mi się nie podoba tutaj, ta lodówka została zrobiona zbyt pochopnie i zbyt pobieżnie. No ale co, ale reszta jest bardzo fajna, także reszta jest na plus. No i ponadto jeszcze mamy tutaj taką, to chyba była oryginalnie winda, która zjeżdża na dół do piwnicy na pranie,
a w tej windzie mamy żelazko, które już czeka, żeby wylądować na twarzy Marwa. Także to jest tyle z kuchni. A teraz możemy przejść już chyba do drugiej części domu, która znajduje się na piętrze. Na piętro mamy takie wejście, takie schody. I funkcją tutaj fajną jest to, że na tych schodach może zjeżdżać Kevin na tych swoich sankach. Ja spróbuję to teraz zrobić, ale problem jest taki, że tak, z tego co zauważyłem, to te ręce chyba trzeba było dać tak do góry. Ja próbowałem trafić tym Kevinem w te drzwi, żeby on wyjechał. Próbowałem kilka razy i nie udało mi się, w zasadzie raz mi się udało dojechać do progu, ale poza tym to raczej ciężko, bo tutaj mamy taką wajchę, która się wysuwa, takiego aksla, który popycha Kevina. Ja spróbuję, no i niestety nie wypaliło, niestety nie dało rady. Te schody nie są oczywiście na wprost drzwi i tak też nie było w filmie, mimo że to jest właśnie jeden z takich błędów w filmie, gdzie widzimy te schody z góry i tam widać, że Kevin ma wyjazd na wprost, ale tak w rzeczywistości nie było, bo te schody były właśnie na lewo i teoretycznie jeśli on by zjeżdżał tych schodów, które były w domu, naprawdę wylądowałby wręcz na ścianie. No ale to był film i to można było zmienić, tutaj niestety się tego nie dało zmienić. Mamy tutaj takie slopy, żeby nakierować właśnie niby Kevina te sanki, ale nie do końca to działa. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Jest i tak naprawdę nieźle. Mogę zamknąć tą część, zamknę drzwi, zamknę ten front i teraz może nałożę drugie piętro. Tutaj w drugim piętrze jest jeden taki problem, co mi się nie podoba tutaj, to że jest taka przerwa. Ja już próbowałem to dociskać z każdej strony, dogniatać, ale pod żadnym pozorem to nie chce się tutaj mi zamknąć. Co troszkę mnie wkurza, no ale już na razie niech to tak jest. Całość też się otwiera tak samo jak i dół. I tutaj jest na bogato, naprawdę jest na bogato, tak jak na dole jest taki tutaj. I zacznę może od najciekawszej rzeczy, czyli od pokoju Baza. W pokoju Baza mamy jego biurko, mamy tutaj ulotkę chyba ze sklepu Duncana z wyprzedażą. Z przodu widzimy taką skrzynię chyba z serduszkiem od jego dziewczyny, a to zdjęcie dziewczyny wisi tutaj na ścianie. Nad łóżkiem znajduje się jego strzelba. Kilka bibelotów na półkach i jeden z tych bibelotów już tam spadł na ziemię, jak widzicie, bo tutaj jest z tyłu taka oto wajcha, taki aksel znowu, który jak pociągniemy, to nam zrzuci to wszystko po prostu na ziemię, tak jak Kevin oparł się o te półki w filmie. Tak tutaj możemy odwzorować tą scenę właśnie w ten sposób, co jest naprawdę świetne. I ciekawą sprawą jest też to w tym domu, że wszystkie łóżka, które widzicie, zarówno to, jak i drugie, do którego zaraz przejdziemy, do sypialni, są tak nierówno zaścielone. One są w zasadzie, te kołdry są powywracane, bo Kevin po prostu po całym domu się przechadzał i wszystko w zasadzie no, nie niszczył, ale robił nieporządek, delikatnie mówiąc. W pokoju Baza jeszcze widzimy tutaj tą jego tarantulę bodajże, która w tym momencie chodzi po ścianie. Ale przejdźmy teraz może do drugiej sypialni, do sypialni rodziców Kevina. Mamy tutaj bardzo fajne łóżko, bardzo fajnie zrobione. Budzik z godziną 12, a w zasadzie po odłączeniu prądu wskazujący 12. Obok popcorn i w rogu jakiś grzejnik, jakaś taka koza. Ja nie kojarzę z filmu, czy tam coś było w tej sypialni w rzeczywistości takiego. No ale okej, tutaj to mamy. No i oczywiście genialna sprawa to ta łazienka i tak jak mówiłem, te meble i ten wystrój tego domu, co mnie tutaj urzekło, to ta umywalka, to jest po prostu, ona jest zrobiona w genialny sposób, to jest taki daszek samochodowy, odwrócony do góry nogami, fajnie to jest zamontowane, fajnie to wygląda. Do tego mamy oczywiście lustro, tą wodę kolejną, słynną szczoteczkę, toaletę i taki podest, na którym Kevin stał, przeglądając się w lustrze. Ta łazienka jest naprawdę super zrobiona.
Ponadto mamy tutaj zdjęcia jeszcze na ścianie i oczywiście puszkę z farbą, która też już czeka, żeby uderzyć w głowę Harry'ego. Ale ta puszka troszkę mi się wydaje wielka. Ja nie wiem, czemu ona jest taka wielka, akurat taka ogromna. Wystarczyło zwykłego takiego okrągłego bryka, chyba jeden na jeden wykorzystać, niż takiego 2x2. No ale okej, jest taki, także nie ma co się do tego już doczepiać. Zamkniemy jeszcze tą górę i teraz zamontujemy sobie dach. I ten dach jest naprawdę, on wygląda niepozornie, ale on jest naprawdę ciężki. Tutaj jest sporo klocków, sporo tych slopów, sporo plate'ów. On jest naprawdę ciężki. Postaram się go tak wrzucić, o tak. Ten dach otwiera się w taki sposób. I jeden z mebli, które już widzicie na początku, to ten tapczan taki rozłożony i to jest chyba mój ulubiony mebel w całym tym domu. On jest po prostu genialny, to mi się podoba tutaj najbardziej. To jest najlepiej zrobiona rzecz w tym domu z mebli, według mnie. No a obok tapczanu widzimy, chyba to jest automat z gumami. Nie wiem o tym akurat, czym automat z gumami na strychu. Nie pamiętam, czy w filmie akurat była taka opcja. Po lewej biurko z planem Kevina. No i fajna pajęczynka. Z boku tutaj to nam wszystko przesłania. Troszkę to ten plan właśnie wygląda inaczej niż w filmie tego domu. No, nie dało się już tego bardziej ucisnąć. Widzicie tam schody z tyłu. Te schody w zasadzie wyglądają całkiem inaczej prowadzące na strych w tym filmie. No ale coś za coś trzeba to było jakoś zrekompensować względem tutaj powierzchni. I wygląda to tak jak wygląda, ale jest naprawdę świetnie. Zamknijmy tą część i może przejdziemy na tył domu, bo z tyłu domu też jest dosyć ciekawie, bo tak jak tutaj widzicie te dźwignie i te aksle, to jeszcze mamy dobudówkę, w której właśnie znajduje się już wcześniej omawiana kuchnia, ale pod kuchnią mamy wejście do piwnicy i do pralni. Jest ono już oblodzone, które czeka na naszych złodziei, żeby tylko im uprzykrzyć życie. I ja się postaram to wyciągnąć, bo to jest odpinane, ale to nie jest tak prosto odpiąć. To jest wpięte na dwóch takich akslach. Okej, o, udało mi się to odpiąć. I to też jest ściągane. Także przyglądając się tej piwnicy, naprawdę możemy zauważyć, jaka tutaj jest dbałość o detale. Jest tutaj świetnie zrobiony automat, pralka, naprawdę podoba mi się to, jest to super zrobione. Ponadto chyba suszarka, no i fajna sprawa to skrzynka na narzędzia. Ja nie wiem, czy taki element był już w jakimś zestawie Lego, to jest jeden klocek i wygląda to naprawdę super. Nie pamiętam, żeby to było w jakichś innych zestawach, przynajmniej ja takiego klocka jeszcze nie miałem. No i główna sprawa to ten tutaj nasz piec. Ten piec jest też zrobiony bardzo fajnie. To są tutaj cztery kiełbaski, nie wiem czy mi wierzycie czy nie, to są cztery kiełbaski, które zazwyczaj są czerwone. One tutaj zostały wykorzystane jako takie okratowanie tego właśnie pieca. I po dźwignięciu tej klapy, tego pieca, zaświeca nam się tutaj ten light brick. To jest naprawdę, naprawdę genialnie zrobione. No i do tego jeszcze naklejka ze skarpetką bodajże Kevina. Także jest tutaj naprawdę na czym oko zawiesić i jest tutaj naprawdę o czym gadać. Sporo detali, a to jeszcze nie koniec. Ja nawet nie będę tego może montował, bo do całości mamy jeszcze to drzewko z domkiem. Na drzewie, drzewko z domkiem na drzewie, no tak powiedziałem, przepraszam, ale mamy drzewko z domkiem i to teoretycznie powinno być wpięte tutaj. Ja to odpiąłem ze względu na to, że musiałem to obracać i ściągać. I to drzewko prezentuje nam się tak, tu jest taka minitrolka, na której Kevin może zjechać. I co mogę o tym drzewku powiedzieć, to, że troszkę jestem zawiedziony, bo mogło ono być zrobione troszkę lepiej. Nie jest zrobione źle, ale mogło być troszkę większe. Troszkę większe tych gałęzi przede wszystkim mi brakuje tutaj. Ale poza tym ten domek na drzewie jest bardzo fajny. Mamy tutaj nożyce do odcięcia oczywiście liny. Mamy flagę piracką. Fajnie zrobiona drabinka do wejścia. No i ogólnie to nie wygląda źle. Poza tym, że jest trochę bieda właśnie z tymi gałęziami. To jest taka sprawa, do której się można jedynie przyczepić. Ale ponadto naprawdę nie ma do czego.
Co ja mogę powiedzieć jeszcze o tym zestawie, to tyle, że naprawdę polecam go każdemu, jeśli macie kasę. No ja wiem, że ten zestaw nie należy do tanich, ten zestaw w Polsce kosztuje 1100 zł i to jest naprawdę gruba kasa. Ja to rozumiem, że nie każdy może od razu sobie na niego pozwolić, ale jeśli planujecie kupić sobie jakiegoś modulara, czy kupić sobie jakiś zestaw Lego, odkładacie trochę kasy, święta idą, na pewno jakąś kasę ktoś dostanie, ktoś odłoży, to radzę Wam kupić ten zestaw zamiast jakiegokolwiek innego zestawu z Lego, bo ten zestaw naprawdę on się wyprzeda bardzo szybko, on już się wyprzedał w zasadzie w Wielkiej Brytanii, kolejna zestawa będzie dopiero za kilka tygodni. On, wiadomo, on jeszcze przeleży na półkach, ale jeśli traktujecie ten zestaw jako inwestycję, to naprawdę on się może zwrócić wielokrotnie, jeśli byście go kiedykolwiek chcieli sprzedać, co mi się w głowie nie mieści, bo w życiu bym tego zestawu chyba nie chciał sprzedać, ale jeśli ktoś ma wystarczająco dużo kasy, żeby kupić na przykład 2-3, odłożyć sobie na półkę, przetrzymać to jakieś parę lat, to jest naprawdę świetna inwestycja na przyszłość, podejrzewam. Także to jest coś, w co warto zainwestować, jeśli lubicie klocki Lego i jeśli macie trochę kasy na boku, żeby zainwestować. To chyba tyle z mojej strony. Ja jeszcze muszę powiedzieć, bo teraz patrzę na ten dom. Po raz pierwszy chyba Lego użyło tych bricków tutaj w kolorze brązowym. To jest też taka jeszcze nowość w tym zestawie. Także z tego co nie pamiętam, żeby w innych zestawach były te bryki właśnie w kolorze brązowym. A jest ich tutaj naprawdę spora ilość. No i z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że samych okien jest tutaj 115. Także to jest ogromna ilość elementów, ogromna ilość klocków. Także mimo, że nie mamy baseplate'a, to mamy mnóstwo ciekawych klocków. No i okej, to tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że jakoś Wam przybliżyłem ten zestaw, rozwiałem Wasze niektóre wątpliwości co do tego zestawu. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.